Taka pogoda, że jadę do pracy na KTM-ie dzisiaj. Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Siadeczka, kolego. Ale się załapał. Kolega też pozdrawia was bardzo serdecznie. Słuchajcie, o tym wszystkim, o tej historii z tym KTM-em troszeczkę narobiło się hałasu. Chciałem wam powiedzieć, bo najwięcej pytacie o to, co bym wybrał. Czy wybrałbym KTM-a Duke'a 790, czy może Yamaha MT-09? Co miałbym zrobić, jak miałbym wybierać? Nie powiem wam. Wiecie, czemu wam nie powiem? Bo to jest indywidualna sprawa każdego rajdera, każdego człowieka, który chce jeździć motocyklem. To czym będzie jeździł, zależy tylko od niego. Jednemu podoba się to, drugiemu podoba się co innego. Moje preferencje są może inne od waszych po prostu. No, wiecie. Mogą być inne niż wasze i dlatego też nie mogę wam powiedzieć, co macie wybrać. To wasz wybór, to wy musicie się z tym zmierzyć. Natomiast mogę wam powiedzieć, jakie odczucia mam względem Yamahy MT-9 i tego Duke'a 790. Są to oba motocykle, powiedziałbym, które można śmiało do siebie porównywać. Zdecydowanie Duke'a 790 nie powinno porównywać się do MT-07, bo nie jest to motocykl tej klasy. Zresztą możecie sprawdzić sobie cenę tego motocykla Duke'a, który kosztuje de facto to chyba 15 tysięcy więcej. Po prostu droższy, więc to jest zupełnie inna półka. Do 7 nie można go porównywać, również nie tylko dlatego, że ma cenę taką, ale dlatego, że jest dużo mocniejszy i dużo bardziej wyposażony niż taka 7. Można go porównywać do 9. I względem 9 tutaj możemy sobie śmiało o różnych rzeczach powiedzieć. Ja 9 oblatałem naprawdę bardzo wiele kilometrów. Na KTM-ie trochę, jak widać, 903 w tej chwili, bo mam go od nowości. I powiem wam, że bardzo jest to fajny motocykl, naprawdę bardzo miło mnie zaskoczył. Fajnie się nim jeździ, fajnie się prowadzi. Ma dużo różnych systemów. Teraz porównując go w prowadzeniu na przykład do 9, to jest łagodniejszy Duke. Nie szarpie tak zakręta, w sensie nie traci tak linii. Uważam, że jakość prowadzenia jest bardzo dobra i przejedzie się nim łatwiej niż 9. Następna sprawa, jeśli chodzi o Duke'a, to elektronika. No, tutaj opisują tych funkcji przełączania się. Możecie dużo sobie chodzić i stawiać trity, rejny, różne ABS-y z systemem nieprostowania w zakręcie, czy też kontrolę trakcji z czujnikiem położenia. Fajnie to wygląda wszystko na papierze, natomiast w jeździe samej działa to identycznie jak inna kontrola trakcji. To jest kontrola trakcji, jak każda inna kontrola trakcji działa, po prostu. Można tutaj porównywać do 9 i tu nie widzę żadnej różnicy tak naprawdę. Ale jest jedna fajna opcja w tym wszystkim, w KTM-ie. Opcją jest to, że możecie to wszystko sobie powyłączać. Możecie wyłączyć ABS, tego w Japończyku nie możecie zrobić. Możecie wyłączyć tam tryb Supermoto, który pozwala przy zachowaniu ABS-u na wprowadzenie tylnego koła w oś. To jest naprawdę fajna sprawa. Tu myślę, że Yamaha zdecydowanie przegrywa. Jeśli chodzi o światło w tym motocyklu i ergonomię, to jest zerowa. Jeśli miałbym tutaj o czymś mówić, to po prostu Duke 790 jest motocyklem typowo zabawką do polatania, do pobawienia się w mieście. Absolutnie nie nadaje się na żadne trasy. Jest po prostu niewygodny. Strasznie na nim dmucha. Jakość oświetlenia jest taka sobie. W porównaniu do MT-09 to jest przepaść. Jeśli chodzi o właśnie ergonomię i użytkowość motocykla, gdzie też dostępność akcesoriów w 9 po prostu jest bardzo dużo, różne kuferki, nie kuferki, bagażniczki, można to łatwo zdjąć, założyć. Tutaj już takich rzeczy nie ma w takiej ilości.
i na pewno będzie ciężej ten motocykl sobie przystosować. Po prostu MT9 jest motocyklem bardzo uniwersalnym. I takim mega uniwersalnym. Dotyczy to również tego, że dźwięk jest po prostu słaby. W sensie trójki na koło nie idzie z gazu. Tak jak dziewiątkę mogę postawić sobie z gazu na koło, tak tego trójki z gazu nie postawię. To jedna sprawa. Dwa, on fajnie jedzie do 150 na godzinę. Później już jest po prostu dosyć słaby. Jeśli chodzi nawet o taką bardziej agresywną jazdę, to już nie jest taki mocny. I to wrażenie takiej mocy jest fajne tutaj na początku, z niskich obrotów do tych, powiedzmy, właśnie 150 na godzinę jedzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Uważam jednak, że i tak Yamaha tutaj wygrywa, jeśli chodzi o to. Podejrzewam, że chodzi troszeczkę o jednak tę moc, bo tutaj mamy 103 konie, tam 115. Czego jeszcze brakuje, to właśnie tego przyspieszenia przy wyższych prędkościach, kiedy chcecie coś wyprzedzić do 150 na godzinę, to dźwięk nie przyspiesza już. A dziewiona do 200 naprawdę bardzo ładnie się jeszcze kręci. Także to jest ta różnica. Co ciekawe, pojemnościowo, słuchajcie, dźwięk ma pojemność 799, a MT09 849, więc tak naprawdę to jest 50 pojemności więcej, 50 cm więcej w MT9, więc ta różnica pojemnościowa jest bardzo niewielka. Co jeszcze w Duke'u? Macie całkiem niezły zawias i motocykl przy niższych prędkościach jest, prowadzi się lepiej i ten zawias działa lepiej, uważam, niż w dziewiątce. Natomiast przy dużych prędkościach znowu wydaje mi się, że ten przód jest trochę tutaj za miękki i trzeba byłoby przy nim popracować. Coś podłubać, coś sobie zmienić, ale nie da się, bo zawieszenie w tym motocyklu, w Duke'u, nie ma regulacji. W dziewiątce macie regulację i po wymianie oleju w zawieszeniu przednim możecie naprawdę fajnie sobie te zawieszenie w dziewiątce podregulować. To jest taka też mała różnica z tymi motocyklami. Co jeszcze bym miał powiedzieć? No kurczę, troszeczkę w moim odczuciu oczywiście, bo tak jak mówię, to są moje odczucia, więc nie musicie się nim kierować, pamiętajcie. Motocykl jest naprawdę fajny, dostajecie amor skrętu, ale coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, włączniki mi się podobają, fajnie, że są podświetlane, to jest super sprawa. Natomiast włącznik kierunkowskazu działa nieprecyzyjnie. Być może akurat to jest taka sztuka, która się trafiła, że działa nieprecyzyjnie. Ale tak jest, no akurat coś tutaj mi się zdarzyło, że ten kierunek po prostu jest ciężko włączyć i wyłączyć. Co tam dalej? Na pewno duże plusy, jeśli chodzi właśnie o wyświetlacz też. To jest super sprawa. Jest tutaj dużo, dużo opcji do przełączania i do podglądu, także naprawdę tutaj szacuneczek, bo KTM robi tutaj robotę marketing i robotę, jeśli chodzi o zabawkę, czyli bawienie się zegarem, ustawieniami. Naprawdę macie tych ustawień bardzo dużo, natomiast realne przełożenie na tor było bardzo niewielkie. Na ulicy no też w sumie przełączałem i za wiele się tu nie działo. Żeby to, może inaczej, to te funkcje, tak jak się przełączałem, to tak jak przełączam w dziewiątce sobie trakcję na jedynkę, mogę stawiać na koło, na dwójce nie mogę. Tutaj mamy system anti-wheelie jeszcze w Duke'u z czujnikiem położenia, który też działa, w dziewiątce działa to po prostu na zasadzie systemu kontroli trakcji. Działa tak samo, no, po prostu. Albo idziecie na koło, albo nie idziecie. Albo wam pozwoli, albo nie pozwoli. No i to tak samo to działa. Natomiast tych ustawień jest trochę więcej. Można sobie tutaj bardziej je regulować, bardziej nie wchodzić. I tam jeszcze są fajne funkcje, jeśli chodzi o serwisowanie. Także tego na pewno w Yamasze we wszystkich modelach brakuje, bo ma to na przykład Tracer 900 GT. Ma dużo opcji w zegarze, ale nie aż tyle. O, jest już KTM Wojciechowicz, KTM sklep.pl. Haha. Jeśli przegląd się tutaj należy, no nie? No i co? Więc jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Jeśli chodzi o moje zdanie i moje właśnie spostrzeżenia co do
KTM Duke'a, to właśnie je poznaliście. Nie widzę tutaj innych. No i tyle chyba. Motocykl naprawdę bardzo miło mnie zaskoczył. Nabrałem szacunku do KTM-a. Uważam, że KTM motocykle są naprawdę niezłe. Natomiast trzeba się do nich przyzwyczaić. I niektóre rozwiązania są po prostu inne niż w Japończykach. Dlatego pozostawiam to do waszej opinii. Gdzie ta stopka? Kurczę, o właśnie to na przykład ta jedna rzecz, której mi brakuje, nie ma cycka do tego. Ale motocykl naprawdę bardzo fajny, świetna maszyna. Jeśli ktoś potrzebuje motocykla do takiej jazdy niedalekiej, to jest taka zabawka, na której właśnie to możecie zrobić. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą maszynę, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, dzięki za wszystkie lajki i piąteczka.